kolejnym vlogu. Mamy piątek, ja właśnie jestem w drodze do domu. Dzisiaj tak na szybko, bo jadę do domu zawieźć rzeczy i później wyjeżdżam do fryzjera. Tak dzisiaj już nie prima aprilis, prawdziwy fryzjer, prawdziwe obcinanie mnie czeka niestety. Ale już muszę naprawdę, bo mam końcówki straszne. Więc dzisiaj będzie przełomowy dzień, zobaczymy jak dużo ich zetnę. Chcę jak najmniej, wiadomo, ale no też chcę, żeby wszystkie te zniszczone już końcówki po prostu usunąć, żeby się ich pozbyć. Zobaczymy, w każdym razie na razie jadę do domu, a później no w sumie będę miała nawet chyba niecałą godzinkę, żeby wyjechać z domu do fryzjera, więc oczywiście będę wam tutaj zdawać relacje na bieżąco, zobaczymy co z tego wyjdzie dzisiaj. No i co powiecie moi drodzy? Włosy obcięte, tym razem to są moje włosy, nie żadna peruka. No i chyba widać, że jednak skróciłam je. Co prawda skróciłam je tylko tyle, ile były zniszczone, bo nawet mam taką fryzjerkę, że ona się nie podejmie ścinania moich włosów krócej niż właśnie tyle, co trzeba. Powiedziała mi, że nie, nie ma mowy, żeby ona takie włosy ścinała, bo są piękne i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą też bym nie chciała, także włosy odświeżone, ucięte. Widać różnicę, bo widać różnicę, ale nadal one są długie. Jestem zadowolona, oczywiście cieszę się, że podcięłam. Mam nadzieję, że teraz będą te końcówki ładniej wyglądały po umyciu i w ogóle będę sobie z nimi radziła. Jestem trochę zdyszana, bo leciałam do góry po schodach. Wzięłam sobie jedzonko, loda Magnum, uwielbiam. To są najlepsze lody na patyku, naprawdę, nie ma lepszych. Wszystkie Magnum, wszystkie, a jedne jadłam. Znaczy jadłam, może nie wszystkie, ale wszystkie, które jadłam, po prostu były pyszne. I uwielbiam, Magnum uwielbiam. I wzięłam sobie też korbacze wędzone. Dajcie znać, czy lubicie, czy jedliście w ogóle. Ja bardziej wolę te wędzone właśnie niż niewędzone. Słuchajcie, patrzcie, tam mam wszystkie moje paczki, które czekają na rozpakowanie. I tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, będę robiła osobny film. Czekam jeszcze co prawda na jedną paczkę dzisiaj. Kurier ma przyjechać, więc mam nadzieję, że za chwilkę nadjedzie i mi przywiezie tą paczkę, bo bym chciała właśnie nagrać dzisiaj jeszcze ten film, bo jutro będę miała jeszcze inne rzeczy do zrobienia. W ogóle umówiłam się jutro na regulację brwi, tam też gdzie jest fryzjer w sumie, bo no nie ogarniam ich i chciałabym, żeby ktoś mi je ogarnął je, więc mam nadzieję, że też będę zadowolona. Może jutro będę nagrywała dalej vloga w sumie połączonego z tym, więc zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie jedna wizyta, czy to więcej. No zobaczymy, pierwszy raz pójdę na coś takiego, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ja teraz się tutaj ogarniam, trochę posprzątam, bo jakiś w ogóle sprzęt tutaj jeszcze mam, nie wiem co to, więc muszę to ogarnąć i odezwę się do was już później. Mam nadzieję, że ta paczka przyjdzie dzisiaj, bo no trochę ich mam, tych paczek, powiem wam, trochę ich mam. I szczerze mówiąc, naprawdę może 10% z tego wiem, co w tych paczkach jest, a resztę to naprawdę niespodzianka, niespodzianka. Dobra, słuchajcie, ogarniam to wszystko, ogarniam i w ogóle jakieś mam tu dziwne rzeczy. To jest chyba w jakieś foto. Mam tu trochę sprzętu, takiego dziwnego. To jest podobno, to są głośniki i tutaj niby telefon się wkłada. Nie wiem, jak mam, miałabym włożyć swój telefon tutaj. Aha, to jest, aha, dobra. Ja to muszę pomyśleć tutaj. O co tu tu chodzi, dokładnie. Będę, a co? Nic, myślałam, że pootwieramy i zobaczę co tam. Będę otwierać na filmie. Ogarniam to pierwsze, co to jest. Nie wiem, tata mówi, że on cię się pytał, bo ja mówię, przywożę ci szczery. Dostałaś coś fajnego od taty? Parfumy? Właśnie. Ale to są fajne? No pokaż je. Na dole, mam z łaznicą. Bo jak fajnie, to sobie jakieś foto zrobi, nie? To są te Juicy Couture. To co? Tak, ta sprawdza, działało. Muszę to jakoś umyć, bo to jest wszystko do mycia. A może na zmianę ten? Dobrze, wiem, to masz? Wyjścia? A tu jest antena, to co tu jeszcze? Radio jest? A nie, bo to głośniki, tata mówi, że się do tego podpina, do tego i idą chyba ten, sam telefon przez głośniki. Czekaj, że ja bym to tłumaczył? Chyba tak. A to idzie chyba co innego. Nie wiem, teraz mówił, że coś sprawdzał, ale co to nie wiem.
Tata, możesz tu wyjść, bo w ogóle to na... nie wiemy, jak to uruchomić. No ale do tego trzeba na głośniki, tu nie ma głośników, to są dwa, czy tam? Okej, słuchajcie, otworzyłam wszystkie paczki. Trochę mi się smutno zrobiło, bo tak otwierałam i już koniec, niestety. Figa do mnie przyszła, tutaj sobie siedzi i patrzy, czemu, tu jest taki bałagan. Figuś, nie chodź tam. Film będzie po tym filmie, taki unboxing typowy. Nagrałam, wszystko się udało jak najbardziej. Jestem zadowolona tak naprawdę z każdej paczki, bo były tutaj paczki, które zamawiałam ja i były też paczki takie ze współprac. I wszystkie mi się podobają. Mama idzie właśnie do góry. Także będziemy tutaj oglądać jeszcze raz, co dostałam. Ale no zobaczycie wszystko w kolejnym filmie, także czekajcie, bo warto. Będę sobie dzisiaj testować nowe produkty, które dostałam między innymi w tej paczce. I jest to firma Iosi, tak przynajmniej jest napisane. Czekolada pomarańcza jest to rewitalizująca, relaksująca maseczka do twarzy z czerwoną glinką. Przepięknie pachnie czekoladą i pomarańczą. A później sobie przetestuję jeszcze taki koncentrat witaminowy, koktajl w sumie pod oczy na noc z witaminą A, E i C. Jak dobrze widzicie, zrobiłam sobie paznokcie. To jest niby cut eye z No Nail, ale słuchajcie, jakoś one mi nie wychodzą. Tutaj jeszcze na kciuku może to widać ładnie, ale tutaj jakoś tak średnio. No nieważne, w każdym razie paznokcie nowe udało mi się dzisiaj zrobić i zaraz sobie przetestuję tą maskę, którą dzisiaj otworzyłam. Znaczy otworzyłam z paczki jednej, ją miałam, że lecę zmywać makijaż. Tutaj moja bielenda, oleje, kokos i aloes, super. I przygotowałam sobie taki pojemnik z plastikową też łyżeczką, żeby sobie rozrobić tą maseczkę, bo ona jest w glince. Niestety lub stety. No zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Maseczka przepięknie pachnie czekoladą i taką pomarańczą. Ja się czuję tak, jakbym nałożyła sobie normalnie czekoladę rozpuszczoną na twarz. Przepięknie pachnie i ta maseczka jest relaksująca, więc według mnie ten czynnik relaksujący to jest właśnie ta czekolada, ten zapach czekolady. Przepięknie pachnie, naprawdę. Zobaczymy, jak moja skóra będzie wyglądać po tej maseczce. Na razie super się nakładała, fajnie się ją łączyło z wodą, także nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Zobaczymy, jak skóra będzie wyglądać po ściągnięciu tej maseczki. Jak na razie same plusy. Zapach boski, naprawdę. Ktoś uwielbia czekoladę, to myślę, że to jest kosmetyk dla niego. Dzień dobry, witam Was w drugi dzień tego vloga. Mamy sobota i jadę właśnie, tak jak Wam wczoraj wspominałam, do kosmetyczki, pierwsze ogarnąć swoje brwi. Dzisiaj ich nie malowałam, tak mi trochę dziwnie, nawet jak robiłam zdjęcie dzisiaj, to no to widać, że one są niepomalowane, ale trudno. Nie chcę ich malować, żeby później ona mi je zmywała i bez sensu po prostu. Jadę, zobaczymy, jak ona mi to wszystko ogarnie. Są już do ogarnięcia, także nawet ja bym sobie już je musiała ogarnąć, ale z racji tego, że się umówiłam, no to zostawiam to jej. Mam nadzieję, że mi to jakoś fajnie ogarnie. Zobaczymy, czy będzie potrzebna kolejna wizyta, czy nie. A później jeszcze pojadę na małe zakupy spożywcze, jak i takie, no muszę do kilku sklepów skoczyć, bo mi czegoś tam brakuje, do natury bym chciała podejść. No i tak, zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. W sumie jak wrócę do domu, to będę musiała siąść do komputera i pisać pracę, bo tak jak Wam mówiłam, przez majówkę nic nie zrobiłam, a terminy się zbliżają, także będę musiała siąść i to napisać i chciałabym to zrobić dzisiaj, ewentualnie trochę jutro, jeszcze w poniedziałek, bo trochę tego mam, więc no, taki weekend mnie czeka niestety, ale bywa. No i dobra, ja na razie jadę i odezwę się do Was później. Okej, słuchajcie, brwi są zrobione i też domalowane. Oczy mi jeszcze trochę łzawią, tym bardziej przez słońce, no bo jednak to był trochę ból. Nieprzyzwyczajona jestem do takiego, wiecie, wyrywania non-stop, bo zawsze gdzieś tam jak mnie już zaboli, to sobie przerywam. Ale fajnie, cieszę się, bo przynajmniej jakoś są one ogarnięte. No generalnie dużo roboty z nimi nie było, bo one są ciężkie same w sobie do ogarnięcia, ale są też tutaj domalowane i domalowane są tak, jak niby mam je malować troszkę w dół i łuk zaznaczyć. No zobaczymy, mam nadzieję, że będę potrafiła sobie jakoś je ogarniać już sama, jak nie, no to będę tu przyjeżdżać. Wiadomo, po jakimś czasie też już się tutaj jakiś chaos pojawi,
więc będę musiała i tak skorzystać z pomocy. Ale jak na razie jestem zadowolona i mam nadzieję, że jakoś ogarnę. Oczywiście teraz mam ochotę sobie kupić jakieś produkty do brwi. I szczerze mówiąc, ta dziewczyna mi powiedziała, że mam jakieś takie bardziej grafitowo-szare odcienie wybierać, a ja zawsze mam takie brązy. Więc zobaczymy. Jadę do natury dzisiaj, więc może akurat tam coś zobaczę, bo do Rossmana mi się nie chce dzisiaj jechać. W każdym razie, no jestem zadowolona. Dobra, słuchajcie, zakładam okulary, bo tak razi słońce i jeszcze je mam, wiecie, podrażnione tutaj. Więc mnie tym bardziej razi i mam ochotę zamknąć oczy całkowicie. Ubieram okulary i jadę na zakupy. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs, hiding all my roads to Jadę jeszcze do jednego Chińczyka, bo byłam u jednego, kupiłam sobie pasek, takie cieniutkie potrzebowałam i widziałam, że są walizki, a potrzebuję walizki małej, bo ta, którą wożę cały czas, już po prostu się rozlatuje. Dlatego chciałam sobie kupić nową walizkę, a nie chcę też przepłacać, więc zajrzałam do Chińczyka. Taką chciałam plastikową, na czterech kółkach i tam była mała, fajna, tania, z tym, że była szara. Taka srebrno-szara, coś takiego. I tak średnio mi się podobał ten kolor. Byłaby ok, ale pojadę jeszcze do jednego Chińczyka i może tam będą jakieś inne kolory. Zobaczymy. Także jadę jeszcze tam, a później już do domu. Głodna jestem, więc na obiad. Nie ma, niestety są same duże i drogie, więc trochę żałuję, że nie wzięłam tamtej, ale znowu kolor mi się nie podobał, więc poczekam, może będzie ładniejszy. Oto moje dzisiejsze zakupy. Kupiłam pasek, tak jak wam mówiłam. Taki zwykły, biały, cienki. Potrzebowałam do jednej sukienki, bo bez takiego paska, bez takiego podrzucenia jej jakby w pasie, ona po prostu źle wygląda. Figusia przyszła do nas, więc potrzebowałam paska, a żeby sukienka jest biała, no to biały pasek będzie pasował. W naturze kupiłam pastę do zębów, chusteczki mokre i kupiłam za waszą namową Sensik w kolorze 109. Ja mam w kolorze 107 i wygląda on tak. Wbrew pozorom może wam się zdawać, że one wyglądają tak samo, ale ten chyba jest troszkę chłodniejszy odcień. Tak mi się wydaje. To jeszcze bardziej będzie pasował. Ładny odcień, bardzo. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na twarzy. To jest 109, to jest 107. 107 wam serdecznie polecam, zobaczymy, jak będzie 109. I kupiłam jeszcze sobie kredkę do brwi, szarą. Zobaczymy, bo no, rzeczywiście ja mam dosyć ciemne te brwi, takie bardziej wpadające w czerń niż w brąz, a wszystkie kredki, wszystkie pomady do brwi miałam takie bardziej brązowe niż szare, więc kupiłam sobie taką kredkę. To jest My Secret, nie była droga, więc w ogóle to wszystko nie było drogie, bo te rzeczy były na promocji, a te wiadomo, 8 zł, a tutaj też pewnie kilka złotych. Okej, to wszystko. Muszę się teraz przebrać z tej bluzy, troszkę już mi ciepło, bo teraz się tak wypogodziło i jest w miarę ciepło na polu. Rano było trochę chłodno, jeszcze przynajmniej dla mnie. I zasiadam do laptopa i słuchajcie, robię to, co mam robić, bo naprawdę już mnie czas goni, także trzeba siąść i coś popracować. I pewnie, no nie wiem, pewnie się do was odezwę jeszcze dzisiaj, ale nic specjalnego robić nie będę, bo będę pracować na laptopie i muszę jeszcze zmontować kilka filmów, bo mam trochę, więc fajnie, fajnie, tylko trzeba je zmontować. Także praca, praca, Figusiu, praca. Mnie czeka, będziesz pani pomagać? Będziesz, no nie jak zawsze. No tak, no tak. Wyszłam sobie na zewnątrz, że będę tutaj pisać pracę. Wzięłam sobie laptopa i może wenę dostanę jakąś, chociaż wątpię, tak mi się nie chce, słuchajcie, naprawdę. Ale trzeba to trzeba. Wezmę, zrobię szybko, streszczę się i będzie z głowy. W każdym razie zimno mi jest, strasznie mi jest zimno, mimo tego, że słońce świeci, to jakoś tutaj
nie jest za ciepło, szczerze mówiąc, i się zastanawiam, czy iść całkowicie do słońca i siedzieć w słońcu. Ja mam bluzę i to dosyć taką ciepłą. Byłam w niej w górach nawet raz. A jest ponad 20 stopni na zewnątrz, ale jakoś tak nie zimno. No i się zastanawiam, czy nie wrócić do domu, czy zostać tu, czy co robić, nie wiem. Odeszłam na sekundę, dosłownie na sekundę do kuchni. I proszę bardzo, Figa już ma nowe miejsce do leżenia. Figuś, schodź, bo pani pisze pracę. Ja widzę, że ty mi tu pomagasz, już mi napisałaś połowę strony. Szkoda, że same przecinki. Wychodź stąd, schodź stąd, Figusiu! Pod ostatnim filmem, tym Mierzymy, gdzie mierzyłam dla was dużo ciuchów, pisaliście mi, że coś jest nie halo z głosem. I ja o tym doskonale wiem, bo obejrzałam już film po prostu po renderacji, po opublikowaniu go wam. I ja sama pokombinowałam coś przy montażu z głosem, z głośnością tak naprawdę, bo chciałam, żeby ten film był głośny, bo ja nagrywałam go po prostu dalej od kamery. Ale niepotrzebnie chyba to zrobiłam, bo po prostu wyszło źle. I zdaję sobie z tego sprawę, spokojnie następne filmy będą już bez czegoś takiego. Już wiem, jaki błąd zrobiłam, na pewno tego nie popełnię, bo sama też nie jestem z tego zadowolona. W ogóle jakoś ten film taki był pod względem jakości, jeśli chodzi o obraz i o dźwięk, był taki średni trochę. No nie jestem z tego zadowolona, ale mam nadzieję, że ogólnie treść wam się podobała i oczywiście następne będą już na pewno lepsze. Ja przychodzę do was tutaj się pożegnać, bo będę właśnie montowała tego vloga i widzimy się na pewno w kolejnym filmie za 2 dni. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Z każdym filmem co 2 dni pojawia się nowy, także zapraszam do subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Buziaki, pa!